Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku komiksów ze strefy. Są to tym razem dwa pierwsze tomy serii XO Manowar. Manowar pewnie tak, czyli żołnierz oraz generał. Komiksy te zostały mi udostępnione przez sklep komiksowy Strefa Komiksu w celach recenzenckich. Sklep Strefa Komiksu nie ma żadnego wpływu na to, co powiem. Nie zna treści mojej opinii, że tak określę. Są to komiksy wydane przez Valiant w oryginale. Tutaj mamy fajne oznaczenie. W Polsce przez wydawnictwo Kabum. Tutaj mamy. W miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Tak się prezentują grzbiety. Ładnie wyglądają. Czyli tom pierwszy serii i tom drugi. Tom pierwszy jest troszeczkę grubszy, bo z tego co pamiętam zawiera jeszcze numer zerowy. Bo każda z tych tomów zawiera trzy zeszyty te główne. Tu jest od 1 do 3, tutaj 4 do 6. Przy czym tu jeszcze są więcej dodatków po prostu jest opisanych. Cóż to jest za seria? Seria dotyczy żołnierza, można powiedzieć. Czy żołnierza? Pewnego człowieka. Pewnego człowieka, którego imienia jak zwykle Arik. Arik z Dacji. Czyli urodził się podczas rozkwitu Imperium Rzymskiego. Był wojownikiem, ale pewnego kiedy został porwany i obecnie mieszka sobie w kosmosie. W kosmosie na planecie, która jest targana wojną domową, można tak powiedzieć. On chce być rolnikiem. Chce być rolnikiem, ale zostaje siłą wciągnięty do armii jednej ze stron. On w zasadzie ma dwie rzeczy, o których stara się nie mówić. Znalazł sobie, powiedzmy, lokalną partnerkę miejscową. On ma dwa elementy, dwie rzeczy, o których stara się nie mówić. Pierwsze, ma duży, duży talent wojskowy. Wynikający z tego, że był wojownikiem i umie po prostu walczyć, umie się zachować na polu bitwy, wie jak działać, wie jak dowodzić. Ma po prostu odpowiednie ku temu przeszkolenie, umiejętności, talent. No, trzeba przyznać, że talent też ma. Co jest jeszcze istotne, to drugim elementem, o którym nie mówi, to to, że dysponuje czymś w rodzaju tajnej, dawnej zbroi, której stara się nie używać. Ona kiedyś mu musiała sprawić w przyszłości sporo problemów, może za bardzo walczył. To nie jest jednoznacznie sprecyzowane w tym komiksie. I stara się od niej odciąć, ale cały czas ona jest jakby jego elementem. Można powiedzieć, że to jest komiks o właśnie tym głównym bohaterze, o Eriku. Dobrze mówię? Czy znowu mi się... Ariku, przepraszam, od Ariku. Ale można powiedzieć, że to jest komiks o wojnie jako samej w sobie. Gdzie do końca nie ma niewinnych. Jest kilka stron wojennych, że to określę. Są trzy strony wojny, można powiedzieć. Trzy plemienia, czy grupy społeczne, czy rasy na tej planecie. I generalnie między nimi jest rywalizacja i toczy się wojna od wielu, wielu lat. I żadna ze stron nie jest do końca czysta. Nie jest do końca krystaliczna. Nasz główny bohater przedziera się, rośnie w tych szeregach, powiedzmy, armii, do której został zwerbowany, ale też widzi, że nie do końca są tacy dobrzy, jak deklarują, że są. Po prostu wszystkie strony mają trochę za uszami. Czy fajnie się to czytało? No, czytało się bardzo fajnie. Na pewno pomogła w tym warstwa graficzna, która jest moim zdaniem rewelacyjna. Nie słyszałem wcześniej o tym rysowniku. Tomas Giorello z Buenos Aires. Ale nie spotkałem się z nim wcześniej, ale po prostu bardzo szczegółowa, dynamiczna, realistyczna kreska. Współczesna. Lubię tego typu kadry. Ogólnie rzecz biorąc, ten komiks pod względem wizualnym jest kapitalny. Pod względem fabularnym jest fajnie, bo nasz bohater jest taki troszeczkę... Wojownik o dobrym sercu, można tak powiedzieć. Tak do końca jednoznaczny. Też bym tak nie określił. W każdym razie na pewno jest to ciekawa postać. Ciąży na nim przeszłość. Widzi z czym tu się, co tu się dzieje. Wie czym jest wojna. I umie ją stosować. Co jest dosyć istotne w przypadku tego typu postaci. Jeżeli jesteście zainteresowani tą serią, to możecie się udać do Strefy Komiksu w Bielsku-Białej. Przy ulicy Gazowniczej i tam porozmawiać sobie z właścicielem odnośnie tego komiksu, kupić ewentualnie.
Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to jest naprawdę przyjemna lektura. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.